Cześć. Dzisiaj namalujemy sobie wspólnie obraz. Raczej osoba początkująca również sobie z nim poradzi. Nie będziemy tutaj za bardzo wariować. Zrobimy prosty obraz, który przy tym jest bardzo ładny. Na sam początek dodam niebieski do białego. Całkiem sporo. Oraz kapeczkę żółtego. Nie za dużo, żeby nam się nie zrobił zielony. I mieszamy. Mieszanka gotowa, możemy sobie już wziąć pędzel, ja sobie biorę taki i zaczynamy malować niebo, troszeczkę i mniej więcej do połowy możemy zamalować płótno. Płótno było wcześniej przygotowane i pomalowane podkładem. Konkretną nazwę firmy również podam w opisie, jeżeli chcecie również wypróbować. Możemy jeszcze wziąć troszeczkę białej farby, tu na boku sobie wymieszać. Stworzymy taki bardzo jaśniutki niebieski i jeszcze tutaj na dole dodamy, troszkę rozjaśnimy, jeszcze trochę białego. Rozmazujemy. Zaczniemy tutaj od tej strony, od dołu i wykorzystamy tą farbę, którą mamy tutaj. Nie musimy całkiem od dołu, bo tutaj będzie jeszcze widoczny ląd, więc nie musimy, ale jak chcecie, możecie zamalować do końca. Jeżeli na przykład nie chcecie, aby na waszym obrazie jeszcze na pierwszym planie znajdował się jakiś ląd. I też możemy tutaj rozmazać. Wykorzystujemy tą farbę. Zostawiamy kawałeczek. Tutaj będziemy malować różne rzeczy. Zostawmy to. Samo tutaj na dole. Teraz weźmy biały kolor. Wymieszajmy. I możemy malować. Tutaj pociągnięciami. Tu już śmiało robimy smugi. Tu będzie nasza woda. Od prawej do lewej, od lewej do prawej i robimy takie jakieś smugi. Jaśniejsze będą u góry i ten kolor będzie się powoli wytracał im dalej w dół. Teraz będziemy malować góry, które są daleko od naszego planu i wykorzystamy sobie ten kolor, dodamy do niego niebieski. I nieco sieny, przepraszam, ochry, pomyliłam się, to nie jest siena, to jest ochra. O czym innym myślę? Też troszeczkę tylko, żeby ten kolor był taki nieco szarawy. Przy czym on nie może być zbyt ciemny, ale też nie może być za jasny. Tworzymy taki odcień pośredni. Jeszcze trochę niebieskiego i jeszcze trochę ochry. Znowu chciałam powiedzieć siena. Na sam początek może wezmę na szpachelkę i tak zaznaczę krawędź gór. Te góry będą dość daleko, dlatego będą nisko i pomyślałam, że je zrobimy gdzieś tu, tu. Mniej więcej tu. Może tu. Tak na razie sobie zaznaczamy. No tutaj może taka wyższa góra jedna. Ok. Zaznaczamy mniej więcej kształty góry, jakie byśmy chciały uzyskać. Może coś takiego.
Krawędzie mogą być ostre, nie muszą, dlatego że jest to. Są to góry oddalone. Będę Was musiała przeprosić za to, że się zamyślam w trakcie malowania i urywam zdania w połowie. Tak już po prostu mam, kiedy się nad czymś bardzo skupiam. Dobrze, jeszcze tu może. No i teraz rozmazujemy tutaj na dole. Dobrze, na razie to zostawmy, a teraz weźmy sobie ponownie trochę niebieskiego i ochry. Stwórzmy jeszcze ciemniejszy odcień. Jeszcze niebieski. Jeszcze niebieski, taki dosyć ciemny. Ciemniejszy od tego, który przed chwilą stworzyliśmy. Jeszcze trochę. I oczywiście ochra. Sprawdźmy, jak to wygląda. Ok. Tutaj stworzyliśmy nowy odcień i też namalujemy góry, które będą troszkę bliżej nas. Dodam jeszcze trochę niebieskiego, bo trochę się przebija ta ochra, więc troszkę jeszcze niebieskiego. Teraz spróbujemy. No, troszkę lepiej. I tu jeszcze takie górki. Może tak. Coś takiego. A tutaj może taka wyższa. Tutaj już krawędzie mogą być nieco bardziej wyraziste. Ok, mamy tutaj tak mniej więcej zaznaczone te góry. No to teraz może zajmijmy się rozjaśnieniami na tych stokach. Ustalmy sobie źródło światła. U mnie niemal zawsze jest to prawa strona. Wykorzystam sobie jeszcze ten kolor, który tutaj jest i dodam do niego kolor biały, nic więcej. I stworzę bardzo jaśniutki odcień. Jeszcze trochę bieli. Musi być naprawdę jasny, ale nie całkiem biały. I teraz możemy zaznaczyć stoki. Umówmy się tak. Podzielmy sobie górę na pół. Tutaj, gdzie jest wierzchołek. Idzie, wyobraźcie sobie taką linię. I po jednej stronie, na przykład po tej, będzie jaśniej. Na przykład tu. Ja tak przyklepuję sobie. Wy możecie oczywiście mazać również pędzlem. To też dobrze wygląda. Ja sobie to przyklepuję. I teraz ta linia nie musi być oczywiście prosta, ona może być poszarpana, powiedzmy nawet o, taka. I zaznaczamy. To samo tutaj, może tak po tej stronie. Każdy wierzchołek możecie tak zrobić. Mamy tutaj coś takiego. To jest najprostszy sposób, po prostu dzielicie stok na tą i na tą stronę. Teraz weźmy sobie może nieco ciemniejszy odcień, czyli do tego białego dodam jeszcze tego niebieskiego, ale nadal to ma być ciemny odcień. Zobaczmy, jak on tutaj wygląda. Dalej jest za jasny. Wiecie co? Zrobimy tak. Wykorzystam sobie ten odcień, który tutaj jest. Dodam do tego. Będzie on nieco inny. Zobaczymy, jak on się tutaj nam będzie prezentował. Myślę, że nadal jest taki, za bardzo się miesza. Jeszcze trochę, jeszcze niebieskiego. Próbujemy. Metodą prób i błędów. To są farby akrylowe. Możemy próbować. Zawsze można przykryć. Dobrze, i teraz spróbujemy. O, coś ciekawego. Zobaczcie. Ciekawie to nam wyszło. Teraz po drugiej stronie po prostu takie zamarzymy w niektórych miejscach. Tutaj też. Tu. Nie wszędzie. Tak delikatnie pojedźcie pędzlem w niektóre miejsca. Tutaj
To nie ma być kontrastowe. To ma być wszystko, wszystkie kolory, które tutaj są, mają być do siebie podobne. Dosłownie mają się różnić o ton, maksymalnie 2 tony i to jest wszystko. To jest właśnie taki widok bardzo, bardzo daleko od nas. I tak sobie to po prostu na razie zostawmy, a teraz zajmiemy się tą stroną. Tutaj już potrzebujemy większego kontrastu, dlatego użyjemy koloru białego, ale póki co ja mam tutaj na pędzlu ten niebieski, więc najpierw zrobimy tą ciemniejszą stronę. Weźmiemy trochę niebieskiego, dodamy trochę może jeszcze ochry, chociaż ona też nie jest konieczna, ale zrobimy taki bardzo ciemny odcień. Jeszcze trochę ochry, kapeczka. Niebieski jeszcze. Ciemny, ciemny odcień. Ok. Ciemny odcień, ale nieco jaśniejszy od tego, co tutaj jest. I teraz znowu dzielimy stok. Tutaj tym razem zaczynamy od tej strony. I ja tutaj wklepuję tą farbę tu z jednej, z drugiej strony. Tutaj w niektóre miejsca. To samo tu. Dobrze. To teraz możemy wziąć kolor biały. Przeczyszczę sobie pędzel. I tak, zwykły kolor biały. Troszkę koloru niebieskiego, dosłownie troszeczkę. Nawet to, co mamy na pędzlu, to już nam wystarczy. Jeszcze trochę. Tu już może być naprawdę biel. I teraz przyklepujemy bielą. I może zacznę od tej strony. I tutaj mamy o taki stok. Może dodam trochę niebieskiego jednak, ale troszeczkę. I zobaczę, jak będzie wyglądał z niebieskim, czy będzie lepszy. Może troszkę. Dobrze, więc tutaj dowolność, jaki chcecie odcień. Tutaj to samo. Wklepujemy. O, patrzcie, ile tutaj śniegu napadało. Nieźle. To samo tu. Może jednak ja to trochę zabiorę tego śniegu. Nie potrzebują tyle tam w górach. I dodam tu. Ok. I tutaj może jeszcze wezmę ten ciemny i tutaj poprawię troszkę. Wiecie co, bo takie te góry trochę proste, wezmę jeszcze trochę białego i ja tutaj jeszcze dodam taki jakby taką jakby wystającą skałkę ośnieżoną. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Myślę, że możemy to tak zostawić. Tutaj ja sobie tak delikatnie tylko zaznaczę. Dobrze, więc może zróbmy tak. Weźmy sobie trochę koloru czarnego, który dodałam przed chwilą do palety. Weźmy sobie trochę właśnie tej ochry i trochę koloru czarnego. Jeszcze trochę. I może trochę niebieskiego. Stworzymy taki brąz. On może być dosyć ciemny. Może jeszcze wykorzystam tutaj to, co jest. I robimy taki brązowy. I tym kolorem zaznaczymy linię brzegową. Ja sobie tutaj, o może takim zwykłym pociągnięciem. Nie musi być prosto, o może być o taki nawet pofalowany. Delikatnie. O. Coś takiego. A teraz może weźmy do tego biały.
Jeszcze trochę więcej ochry. Jeszcze trochę, no taki kolor. Coś takiego. I może właśnie dodajmy temu taką fakturę. Niech to imituje taką, takie podłoże. Takie półskalne, powiedzmy. Tak, o, przyklepujemy po prostu. I już. I niech to tak zostanie. Teraz możemy dodać na paletę na przykład kolor zielony i jeszcze dodałam troszeczkę niebieskiego. Teraz zrobimy taki ciekawy trik. Pomieszamy, na przykład weźmiemy sobie teraz ochrę. Troszkę ochry, nawet, a niech będzie taka po prostu nim zmieszana i zamalujemy tutaj w niektórych miejscach. Powiedzmy tu, niech będzie. Teraz weźmy ten zielony, on jest dosyć taki, widzicie, jaskrawy, więc może go tutaj dam. Dodam trochę ochry, może trochę niebieskiego. Jeszcze trochę niebieskiego, ma być dosyć ciemny. Jeszcze. O, o taki kolor nam chodzi. I teraz też powiedzmy, zróbmy tu i tam też w niektóre miejsca i po prostu to wymieszajmy. Ten zielony tu. Tutaj przy linii brzegowej. To zrobimy. Teraz możemy zająć się jakimiś w tle drzewami. Nawet chyba wykorzystam sobie ten pędzel. I weźmiemy sobie niebieski. Już mi tak spływa trochę. Dosyć dużo niebieskiego. I ten zielony, powiedzmy. Tworzymy bardzo ciemną zieleń. Jeszcze. A może żółty dodamy, żeby nie dawać tego zielonego. Dobrze, mamy bardzo ciemny odcień. Może wezmę tak i teraz powiedzmy zaznaczę sobie tutaj takimi o kreseczkami. Zobaczcie. Trzymam pędzel w ten sposób i zaznaczę. Może jeszcze przyciemnimy. Może jeszcze wezmę niebieski. Więcej niebieskiego i żółtego. I może jeszcze trochę ochry. Tworzymy taki bardzo ciemny zielony. Jak chcecie, możecie dodać czarny. Wtedy też nieco będzie inny odcień. Szczególnie, jeżeli wcześniej używaliście koloru czarnego, no to teraz śmiało możecie go też dodać. On tutaj też będzie pasować. Dobrze. No i teraz tworzymy właśnie coś takiego. W jedną, w drugą stronę, żeby nam troszeczkę to bardziej wyostrzyć. No i malujemy dalej. Okej. Okay. Coś takiego. I teraz może do tego dodamy żółty. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jaśniutki. Trochę białego. Powiedzmy troszkę. Jeszcze. Zobaczcie jaki jaśniutki. I też na ten sam pędzel. I też powiedzmy tutaj gdzieniegdzie też dodamy. Tutaj będzie właśnie są takie rozświetlenia. Tutaj będziemy wiedzieć, że jest las. On jest właśnie rozświetlony. Te czubki drzew. Dobrze. I mamy tutaj takie choineczki. Taki lasek. Teraz weźmy sobie może pędzel taki ze szczecinką. I teraz stworzymy bardzo jasny odcień. Weźmiemy żółty z zielonym. Kapkę zielonego i trochę białego. Jeszcze trochę białego. Robimy bardzo, bardzo jaśniutki zielony. Właściwie, jak widzicie, on wygląda trochę na żółty, ale zaraz sprawdzimy, czy on tutaj będzie pasował. Ok. No i tutaj przy samej krawędzi. Tutaj dajemy właśnie ten żółty kolor.
Może weźmiemy jeszcze trochę tego ciemnego i tutaj jeszcze dodamy u góry bardziej. Robimy taką jakby łączkę. No może to wyrównajmy. Taki równy ten las. Dobrze, i wracamy z powrotem do tego. I tutaj rozjaśniamy. Gdzieniegdzie jeszcze przewija się ta ochra, która była wcześniej namalowana. Dobrze. Teraz możemy śmiało namalować refleksy w wodzie. I weźmy sobie właśnie ten kolor, powiedzmy zielony. Niech będzie. I zaznaczmy sobie właśnie tutaj. Tutaj tak niewiele. Tak troszkę po prostu. Na razie byle jak. Tak tylko zaznaczcie. A teraz weźmiemy sobie taki ciemniejszy zielony. Powiedzmy ten i znowu damy niebieski. Czyli ten ciemniejszy. Staramy się to, co tutaj uzyskaliśmy. Jak macie, oczywiście nie zużyliście całego tego odcienia, no to go wykorzystajcie. Dobra, coś takiego. I będą widoczne tylko takie właściwie czubki tych drzew. One nie będą całe, więc tutaj może zaznaczmy tak, powiedzmy, mam trochę za duży pędzel chyba. Dobrze, wezmę troszeczkę mniejszy pędzel. Niech będzie ten. I tutaj właśnie zamaluję. Też się nie przejmujemy. Właściwie to możemy tak naprawdę byle jak. Ale robimy to mniejsze niż tutaj. Ok. I teraz sobie weźmy, powiedzmy, mokry pędzelek. Ja sobie wezmę, powiedzmy, taki. Może on być. I teraz zrobimy coś takiego. Tu tak delikatnie będziemy to rozmazywać. Ok. Weźmy sobie może trochę koloru czarnego do tego zielonego i zaznaczymy tutaj jako ten cień pod brzegiem. Wezmę jeszcze pędzel inny i tu też rozmazujemy. Ok, trochę może niebieskiego. Niebieski rozmazujemy. I teraz może przejdziemy do malowania dołu. Tutaj może też wykorzystajmy sobie tą zieleń i zaznaczmy. Nie przejmujemy się. Może jeszcze tą zieleń, prosto stópki. A co? Śmiało. A więc teraz możemy malować dalej. Może zrobimy coś takiego. Ja sobie wezmę niebieski. Niebieski, zielony, żółty. Ciemny odcień zieleni. Mam właśnie pędzel ze szczecinką, a jeszcze niebieski. A niech to będzie taki niebieskawy zielony. Wiecie, o co chodzi. Okej. I powiedzmy, tutaj sobie zrobię krzaczek. Ciemny, ciemny krzaczek. Tutaj z kolei może będzie taki. Może zrobimy tutaj wrzosy. Może tak, to zrobimy takie coś, powiedzmy. Na razie takie jakby bardziej proste linie. Niech to sobie tak będzie. A tutaj zrobimy mniejszy krzaczek.
który sobie będzie tak schodził, o tu, taki niziutki. Ten jeszcze powiększymy. Ok. Teraz weźmy sobie jakiś inny pędzel też ze szczecinką. Wezmę ten, co poprzednio i namalujemy znowu refleksy. Wykorzystamy sobie to, co tu jest. Tu tylko dodamy bieli. O, taki super jaśniutki. I też przyklepiemy tutaj. Troszeczkę. Tu. Teraz tu. U góry. Jaśniutkie krzaczki. Ok. Dobrze, a tutaj byśmy chcieli wrzosy, prawda? Więc musimy dodać trochę koloru czerwonego. Tutaj mam troszkę czerwieni, więc wezmę ultramaryny, kapeczkę dodam. Właściwie to potrzebujemy więcej. A, wezmę, nie potrzebuję tyle czerwonego, może wykorzystam go gdzie indziej. I po prostu dodaję czerwony, niebieski i kolor biały, żeby zrobić taki odcień. Jeżeli Wam się ten odcień podoba, no to możemy malować. Ja sobie wzięłam taki pędzel. Możecie wziąć jakikolwiek ze szczecinką, byle żeby miał takie bardziej ostrzejsze krawędzie i mógł tworzyć fakturę. I ja zrobię teraz coś takiego. O. Takie, widzicie, o. Kreseczki. Możemy śmiało tutaj zapełnić ten obraz. Skoro mamy góry, to dlaczego by nie namalować wrzosów? Coś takiego. A teraz weźmiemy znowu biały. Jeszcze to rozjaśnimy. I teraz też tutaj na samej górze dodamy jeszcze. I mamy wrzosy. Jeszcze tu tak troszkę. Ok, na samej górze. Te wrzosy mi się na tyle podobają, że może dodamy jeszcze tutaj. Ale zobaczcie, ja mam tutaj, zatraciłam ten odcień, muszę znowu zrobić. Zrobimy tutaj takie wrzosy. Takie już z daleka. Tu powiedzmy, gdzieś tam i tu powiedzmy. Dlaczego by nie? U nas na obrazie mogą sobie rosnąć gdzie tylko chcą, prawda? Ok, i teraz ten jaśniejszy i tutaj. Tu, tak, w niektóre miejsca. Może jeszcze takie malutkie, w ten sposób nas zaznaczę. O. Wrzosowisko normalnie. To skoro dodaliśmy tutaj, no to musimy też dodać tu. I tak, zobaczcie. O, tak, byle jak po prostu. Zaznaczamy. Zaznaczone. Wiecie co, ja jeszcze tutaj ten brzeg zaznaczę bardziej. Do tego, a wiecie co, a wezmę ten kolor, ten żółty, biały. Zaznaczę, a wszystkie kolory, byle żeby zrobić taki jaśniutki odcień. Ja tutaj jeszcze też zaznaczę takim odcieniem. O, wyszedł taki seledynowy. Takie jakby to miały być listki, coś takiego. Powiedzmy też dodam. Teraz ostatnie
szlify i zamoczę sobie pędzelek w wodzie i wezmę sobie kolor biały. I tutaj zaznaczę na linii brzegowej. O, troszkę za bardzo rozwodniłam. Jeszcze trochę wymieszam białego. Sam kolor biały. I tu przy linii brzegowej trzeba zaznaczyć takie właśnie odbicia wody. Tutaj woda się odbija, ale też pieni. Więc zaznaczymy sobie takimi kreseczkami. Może troszkę mam za gruby ten pędzel. Wymienię sobie pędzelek na troszkę mniejszy. Ok. I teraz tak delikatnie. Tak. Tu w niektórych miejscach. O, trochę przesadziłam. No nic. Zostawimy to tak jak jest i teraz możemy dodać śmiało kilka refleksów na wodzie. Weźmy sobie do tego jakiś inny pędzel. Może weźmiemy taki malutki. Niech on będzie taki płaski, też kolor biały tylko i wyłącznie. I dodajmy takie, oj, trochę za dużo farby. Dodajmy takie właśnie jaśniejsze miejsca. Jak jest troszkę za dużo, to nie szkodzi mi, to zaraz wszystko ładnie rozmażemy. Wszyscy ambitni jeszcze mogą dodać również chmury, więc my jesteśmy ambitni, więc kilka dodajmy. Wezmę sobie po prostu tą białą farbę i może tutaj wysoko chmurę, takie kłęby powiedzmy. I teraz w dół rozmazujemy. Rozmazujemy. Troszkę sobie może zamoczę pędzel. Troszeczkę, nie przesadzając. I jeszcze sobie tu rozmażę. Kłęby, czyli te szczyty białe, a tutaj już mieszamy to z tłem. Jaka to porządna chmura, naprawdę. Tutaj dam drugą taką fajną. Dobrze, a tutaj już niżej, no to takie malutkie. Takie naprawdę ledwo widoczne. One są daleko od nas i ledwo widoczne. Może tak. O, parę kółeczek jeszcze. O, coś takiego. Tu też parę kółeczek. Czyli im niżej, tym mniejsze chmury. O, możemy tak to powiedzieć. Ale tu może podkreślę jeszcze te kłęby. No i tu taka też malutka chmurka. Ok, myślę, że jest dobrze. Może jeszcze wykorzystam sobie jakiś taki niebieski, co mi został. I może tutaj spróbuję dodać taki ciemniejszy odcień. Coś takiego. Tak jakby się miało zapowiadać na deszcz. Wykorzystuję ten niebieski, który mi został na palecie. Już nawet nie pamiętam, do czego był używany. O, i tutaj jeszcze zaznaczę. Tutaj się powoli zbiera woda w tych chmurach. Powiedzmy. Oj, chciałam stuknąć. Tutaj też. No i może tu jeszcze.
kółeczka, czy właściwie półkole. Ja robię w ten sposób, o, tak. I rozmazuję. Pozbywamy się takich ostrych granic. Rozmazać. A wiecie co? A wezmę jeszcze ten ciemny, właśnie niebieski i dodam jeszcze taką jakby ciemną chmurkę. Taką, może tu jeszcze taką osobno. Troszkę zaschła ta farba. I wezmę trochę czarnego. I może... może trochę białego. Coś takiego. Ja tutaj zbuduję taką skałkę, powiedzmy, zaznaczę sobie. Dlatego, że tutaj bardziej to będzie pasować i tutaj to samo, pomiędzy tym wrzosem, chciałam powiedzieć lawendą, też zrobimy taką jakby skałkę. Tutaj na razie tylko mamy kształt, jak widzicie, który nam się podoba. Może jeszcze tu. O, coś takiego. I teraz mamy te skałki, to dodajemy, może tak, tu dodamy czarny, spójrzcie. Specjalnie robię to tak na boczku. Tu. I teraz tak, skoro słońce mamy z tej strony, no to tutaj będzie cień. I robimy tak jak z górami, czyli dzielimy po prostu te szczyty. Robimy coś takiego, ja jeszcze wklepię, o, tu. Tutaj też to będzie w cieniu. Tutaj możemy naprawdę pofantazjować. Tutaj też coś takiego. Kształt naprawdę sobie sami wybieramy. Może tak. Też takie ostre te głazy. Ok. Natomiast z tej strony to weźmiemy sobie biały. Tu wymieszamy trochę więcej ochry, trochę koloru tym skałom dodamy i tutaj tak też zaznaczymy, o, coś takiego. Dobrze, no i tutaj musimy zaznaczyć, może weźmiemy ten kolor. I tu damy takie odbijające się skały. I tutaj też. Tak sobie właśnie myślałam, że to nie może być koniec. Dobrze, i teraz sobie wezmę po prostu może sam kolor biały, ewentualnie no troszkę tej ochry, tak? Żeby tylko zbić tą biel. I tutaj na szczytach powiedzmy dodam jeszcze o niektóre miejsca tym białym kolorem. I mamy takie skałki. I tutaj też tak delikatnie może zaznaczę w odbiciu. Ok. Wezmę może jeszcze ten kolor niebieski, który tu został i też jeszcze tak dodam. Dobra, trochę tego ciemnego. Tutaj jeszcze poprawię. Ach, czarny. Tu jeszcze. Poprawię to odbicie, bo tutaj się odbija brzeg i... O. Trochę poprawimy. Obraz jest gotowy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To wszystko na dziś. Powodzenia przy pracy. Widzimy się w następnym filmiku.